Kolejny dzień zmagań. Na horyzoncie godzina 12. Lecimy. Maszyna uszykowana, nasmarowana. Działamy dalej. Akcja pszenica ozima. Bardzo piękne te dołeczki, naprawdę. A góreczki już nie. Mówi się trudno. W locie Jakubus. Jak leży, to sypie, nie? Może i sypie, tylko ciężko pozbierać. Górki, tak jak mówiłem już nie raz, wypalone, dołki piękne. I co wam powiem, to wam powiem. Na tym polu mamy taką sytuację, że mamy tutaj jeszcze delikatnie na tych największych dołeczkach zieloną słomę. Gdzieś trafiało się miękkie ziarnko. Przez to wilgotnościomierz wariuje i pokazuje nam nawet 18%. Ale ogólnie wilgotnościomierz chrupie. Dlatego to golimy, nie zostawiamy już. Wiele tego nie ma. Na tym polu wiele nie ma, bo jeszcze przejeżdżamy na taki kawałeczek. Ogólnie w całości tam mamy 12 hektarów. Ale może zostało z 10. No i tamto mamy tylko do skoszenia, jeśli chodzi o pszenicę. Będzie można jechać w żyto. Jak nie popada. I wjeżdżamy w ostatni, najgorszy kawałek pszenicy sianej horsze. Pronto. 4 dc. Nie no dobra, to nie jest żadna antyreklama, ale tak wyszło, że tu nic nie urosło. Co mówiłeś? No to było tak, żeby zgasić. No ty też zgaś. Dziki też były. No. Także ostatnie pole pszenicy. Bidnej pszenicy. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Chwila, moment i to skosimy. I zobaczymy, czy czas pozwoli przejechać nam żyto. Bo może tak się uda. Może się uda i jeszcze troszeczkę żytka dzisiaj dziubniemy. Ale się obłowimy. Tak pachnie. 100 zł. Skoszona pszeniczka, lecimy w żytko. Żyto po życie i tak całe życie. Słoneczko pomału zachodzi. Mamy przed sobą 10-hektarowy kawałek żyta. Próbujemy. Wiem jedno, jak to żytko będzie potłamszone, ale na razie nie jest takie, no to już wieczorem, jak słońce zajdzie, to na pewno będzie nam się nabijać zaraz na dziób. Zawsze tak jest.
ale w miarę stojące, to może będzie szło. Rumianek jakiś narósł. Żniwa pełną parą. Tam na horyzoncie New Holland. Wilgotność żyta 11%. Golimy. Która godzina? Nie wiem. Nie ma. Wilgotność co prawda w ostatnim pomiarze troszeczkę nam skoczyła, już prawie na 12%, ale to w dalszym ciągu jest bardzo suche. Także jedziemy. Ile na godzinę trafi się? 7. Ale na godzinę zerów? A, no to gdzieś tak 3,5, 3,6. Godzina 23. Nie ma Rosy w dalszym ciągu. Oj, panie i panowie. Nie wiem, czy to będzie dzisiaj koszenie do samego rana. Fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. No. Braknie nam magazynów. Przyczep to na pewno. Akurat teraz wysypujemy blisko pod wiatę. To nie ma problemu, ale jak przejedziemy kawałek dalej, jeśli nastąpi taka ewentualność, jak przejedziemy gdzieś dalej, to kurde, braknie mocy przerobowych w nocy. No, jakoś damy radę. Ewentualnie pronarkę się jeszcze zwali po nocy. Aj kurde, nie wiedziałem, że tak będzie. Myślałem, że uda nam się skosić ten 10-hektarowy kawałek morze i dalej nie pojedziemy. A tu się zanosi, że będziemy jechać dalej. Trzeba będzie dotankować kombajn, posprawdzać, lekko przesmarować pewne kalamitki i cisnąć. Cisnąć na maksa dalej. O ile momentalnie Rosa nie najdzie, ale godzina 23, a jest 24 stopnie. Fajnie zimno. Chyba drzwi otworzę. Tak ciepło jest na zewnątrz. Fajnie. Niedziela. Ale za to niedziela, ale za to niedziela. Niedziela będzie dla nas. No to zaraz te pole będzie koniec, co? Jeszcze trochę i na pewno się uda. Co gdzie dalej jedziemy? Koło wiaty? Koło wiaty, a później na Rogowo. Nie wiem, jak na tą Podleśną, wiesz, bo tam też mogą być inne warunki w ogóle. Tam łąka, no ale może będzie dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, czy nie będzie ta wilgotność wzrastać, nie? No na razie cały czas jest 11-12. Ciepło, no 20 stopni, to kurwa, może ta wilgotność tak nie wzrasta się i w ogóle ciepło jest. 24 Julita mi wysyłała. Kurde, większość nie było 30 stopni, to ziarno jest wygrzane, no ale tak moment nie ten. Nie nabierzej wilgotności. Tu sprężarkę, jakbym go podmuchał trochę. Z góry, co o tym myślisz? No, muchawy ją i tam wzięła. A nie wiem, czy tam będzie łączyć, bo ona nie łączyła. Za cały dzień, całą noc, coś takiego leciało. Działamy. Po 23 chyba jest? Nie wiem, coś takiego. Co to Unku powiesz? Powiem, panie i panowie, tak. 12 minut po godzinie 12 w nocy. Tak. 12 minut po godzinie 12 w nocy. Mankujemy, marujemy. Tutaj mamy te owiaty, takie 1,5 hektara żyta. No i będziemy to żytko wrócić. Dopiero przejedziemy na kolejne kawałki. Szybki serwis kombajnu. Gdzie ma? Jak się daje, to się kraje.
wilgotność. Kawałek przejechaliśmy. Drobniutkie, strasznie drobniutkie ziarnko. Troszeczkę tutaj jest inaczej, ale w dalszym ciągu suche. Dobra, jedzie. Będzie. Może jak podniesiesz kadr, to jeszcze raz mogę się wyprzeć. Nie. Już też przecieraliśmy raz, bo był już zarąbany. Nie nakurzyło się na szybę. Nie. Będzie dobrze. Dobra, jadę. Dobra, lekko kombajn przesmarowany, wydmuchany. Próbujemy dalej, ale tutaj to żyto już widzę jest w ogóle inne i troszeczkę nam się na dziobie zaczyna wieść. Ogólnie prawie 13% wilgotności. No, zobaczymy, czy popalujemy długo, bo się zaczyna akcja dziób robić. Akcja dziób. Wyrywamy dziobem. Jednym i drugim. Ajajaj. No właśnie, to jest właśnie żyto. Tam to było ładne stojące, a tutaj mamy już zakreble małe. Dobra, ciągniemy się na kolejny kawałek. I dobra mordeczki. Godzina 1:35. Łupiemy dalej. Nie zgubiliśmy czasem jednego tego? A może zgubiliśmy. Zgubiliśmy. Na tej gałęzi chyba nam się urąbał. Powiem ci, że tutaj jest lepiej niż na tamtym polu. Zobaczymy jak z drugiej strony, przy łące. Trochę trawa się ciągnie, ale to nic. Dobrze jest. Dawno tak długo nie kosiłem. Muszę się wam przyznać wszystkim. Nie pamiętam kiedy. A jak jest? Fajnie. To fajnie. No fajnie. Mamy tutaj kanapki z McDonalda. Pod siedzonkiem. Zaraz śniadanko zjemy. Bo nie będziemy spać, co? Jak będzie tak jak jest teraz, no to nie będziemy spać. Kosimy do deszczu. Braknie nam kurde miejsca na magazynie. Bo przyczepy to i tak wszystkie mamy zasypane. Otwierają. Rano skup otwierają, to od razu do skupu. O 12 niby ma padać, tak? Czy jak? O 10. No to od 8 skup, od 7. Jeszcze można zawsze plonara wysypać, nie? No można. Żmijkę włączyć i... W domku? Jakby tak było, żebyśmy mogli tak coś rozgłosić, to byśmy tak myśleli, nie? No jasne. Ostatnio warunki nie pozwalały. Szybko rosa nachodziła i nie było koszenia. Szczególnie w rzepaku. Deszcze nas zganiały, nie? Tak to jest, mocią panie. Troszeczkę chwaścików. Musi być. Standardowo. Troszeczkę dziobek nam wyrywa. Lekko poprzechylane to żytko. Nie wiem, czy górą leci. Na tyle. Nie, no. Ale to nie wiem teraz. Ale przygotuję się do zabiegu. Przygotuj się do zabiegu, tak jest. Powój. Powój, proszę pana. Powój? Powój. Kolejny pomiar. Już mamy 14,4. Granica. Dobra, robię jeszcze jedno, bo nie popełnię. Troszeczkę może jakiś chwaścik wpadł, nie? Ogólnie wysypiemy ten zbiornik, jak nakosimy. Ja słyszałem, że nie chrupało. No. Jakubek, gaś światło, jak otwierasz drzwi. Pora spać, panie i panowie, pora spać. Jednak do skupu... 14 i 18. Jednak do skupu bez spania nie pojedziemy. Wszystkie pola mamy, praktycznie to te żyta, co mamy, zostały nam przy łąkach. No i jest jak jest. No i tak udało się fajnie podgonić tematu. No a jutro deszczyk. Dobra, w Polsce się ładnie świeci. I będzie przestój. Dziś? Jak psu jaja. Dobra, czołgamy się do domu.
Jeszcze tylko pamiętać, Kuba, zbiornik zamknąć. I przerwa w żniwach. Chyba, że nas ten deszczyk minie. Może. Śniadanko sobie z Jakubkiem zjemy o 2 w nocy. No. I Lulu. Czy to kolacja? Nie, kolację już jedliśmy. O 19. Czy o 20. Jakoś tak. Kolacja, śniadanie. Zaliczmy to do śniadania. Jest obiadu przed snem. Przed snem. Śniadanie przed snem. No i witajcie w kolejnym dniu. Nie padało. Normalnie nie padało. Jestem mile zaskoczony, ale na godzinę 14 w dalszym ciągu pokazują jakąś burzę. Ale może nas minie. 60% to nie jest jakieś duże prawdopodobieństwo. No może nas ta chmurka nie trafi. Zobaczymy. Byliśmy z Łukaszem, chciałem powiedzieć z rana, no ale jak my rano wróciliśmy, no to dla nas jest rano, a jest godzina 12, tak? Coś koło tego. No, na horyzoncie godzina 12, musieliśmy pewne sprawy poogarniać. Kuba tam z Jakubkiem ogarniają przy kombajnie, przy ciągnikach, zwalają jeszcze jedną przyczepę pszenicy. I my podgarnęliśmy tutaj żyto. Musieliśmy tam zabezpieczyć jeszcze jedną rzecz, aby nam nie zaciekało. No i co? I chyba wyjedziemy kosić. Żeby go zalewać. Chyba wy... A te dzioły, koła nasze piękne, kochane drogi gminne. Ty szczerze nie wiem, czy by drogi gminne. Szybciej by nie było tak, żeby nie ten rowek do nas... Przez łąki? No. Gdyby nie małka. No, a nie małka, to nie wiem, jak by nie było szybciej i... Także jedziemy, lekko w kombajnie się ogarnie, w kabinie, bo wczoraj taki syf narobiliśmy w kabinie, że masakra. Tam siedzieliśmy, jedliśmy, piliśmy, no, tak. Wszystko naraz, także, no dobra, nic. Może coś uda się jeszcze przed tym deszczem dziubnąć, albo nawet trochę więcej, jak tego deszczu nie będzie. Znowu będzie powtórka, no ale z rana. Ogólnie zachmurzyło się. Niby o godzinie 6 coś pokropiło, ale to taki deszczyk, że na pewno mniejszy niż rosa, bo... No bo nawet go w miarce nie było. Myślę, że na ulicy nic nie było widać. Babcia coś rano mówiła, że kropiło, ale... Ale... Taki deszcz to nie deszcz, to mówię, taka rosa, nie? Rosa czasami jest większa niż takie kropienie, nie? Także dobra, wracamy na podwórko i lecimy na pole kombajnem. Aż po burzy zawsze słońce lśnie. Deszcz mnie zgonił z pola zboże znów mokre. Czegoż sucho nie może być przez parę dni. Pogoda ze mną chuja leci. Raz deszcz pada, później słońce świeci. Nawet Boże przesunąć nie ma jak. A i burze się zdarzają, alertami ostrzegają. Jezus stoi, kurwa jego mać. Para pa para pa pa. Wow. Pogoda ze mną chuja leci, raz deszcz pada, później słońce świeci, nawet zboże przeschnąć nie ma jak, a i burze się zdarzają, alertami ostrzegają, bizon stoi, kurwa jego masz, para pa para pa pa. Nalewaj, wylewaj! Pogoda ze mną chuja leci. Weźmy i tak byłem tam. Coś tam sobie. Chcę podwalać, może karczelem go lekko umyjemy, bo taki mnie pary jest. To masz poczty. Łup! To się dzisiaj nakosili, co? Kurwa! Uuuu! 60 po renowacji chodzi. Przyszedł czas na montaż kabiny. Zakładamy. Oglądałem, jak Joker podnosił. Joker miał w kabinie uszy. My kurde nie mamy żadnych uszów do podnoszenia. Kombinujemy jakieś kołki. Teraz zobaczymy.
5 sumik zajmie. Jeszcze trochę do przodu. I dobra, zgaś go. Siemanko, w kolejnym dniu, godzina 18.30, jedziemy kosić żyto. Akurat mieliśmy tutaj te dwa kawałki bliżej, no ale słoneczko za niedługo będzie zachodzić i te kawałki są mniejsze i mamy na tych kawałeczkach troszeczkę chwastów, no to będzie słabo z tą wilgotnością. Ogólnie jutro będzie jeszcze gorzej, bo w nocy ma padać, no ale mamy jeden taki kawałek bez chwastów i 6-hektarowy, no to myślę, że jak na godzinę 19, bo tak gdzieś zaczniemy, zanim się dokulamy, zanim podczepimy header na taki wyjazd w pole, to akurat taki 6-hektarowy kawałek będzie się kosić, a nie będzie się kręcić na tych małych pierdółkach. Trzeba wjechać, obkosić i lecieć, a nie zawijać o tej porze. Na zabawę jeszcze będzie czas. Mam nadzieję, że będzie pogoda. Bo jak nie będzie, to i tak będziemy musieli się bawić, i tak będziemy musieli się bawić na tych kawałeczkach. No ale dzisiaj takie warunki mamy, jakie mamy. Pięknie obkoszone żywko. Pięknie obkoszony kawałek. Zielonka już rośnie ładnie z nadmiaru wody. A my jedziemy kawałek dalej. No i lecimy. Godzina 19 równo. Dobrze mówiłem. Że o 19 zaczniemy kosić. No. %13 po przejściu przez kombajn jest idealnie, ale ogólnie powiem wam, bardzo szybko i momentalnie ta wilgotność spadła, bo jeszcze o godzinie 17 mierzyliśmy? O godzinie 17 było 15, z kłosa. Już mamy pierwszy zbiornik. Piąta klasa tutaj, miejscami szósta. Wcale źle nie jest, jak na tą ziemię. Godzina dokładnie 20.47. Dosyć sporo tego pola skosiliśmy, no ale jeszcze zostało. Ciemno zrobiło się na horyzoncie. No teraz akurat w locie nie mogliśmy sypać, bo z tamtej strony mamy mokro i nie obkosiłem jeszcze sobie w środku tego kawałeczka. No i co? Idzie chmura z deszczem. Będzie padać za niedługo. Może nawet zaraz. Miejmy nadzieję, że uda się to skosić i schować kombajn pod dach. Ale marne nadzieje. Wczoraj ładnie kombajn umyliśmy, bo już był tak zapaćkany, że masakra. Chcieć znowu mieć. Po tych deszczach. I jak uda dzisiaj go się schować pod dach, no to nie trzeba będzie go myć. A jak się nie uda, to znowu będzie zapaćkany. Golimy. Niewiele zostało. Mam nadzieję, że to się uda przed deszczem. Coraz silniejszy wiatr się zrywa.
ta ścieżka, kurwa. Tutaj gdzieś, o tutaj Tomek, kurwa. Ajajajajaj. Czy my zdążymy? Cienko to widzę, 21.30 pokazują już jakieś opady deszczu. To będzie tak kurde. Albo to będzie tak na styk, że skosimy i zacznie padać. Czyli kombajnu nie uda się nam schować. No ale zobaczymy, czas pokaże. Ciemno się zrobiło, halogeny trzeba zapalić. Jedziemy. Nie ma jak. Ta, pogoda ze mną w chuja leci. Raz deszcz pada, nagle słońce świeci. No, nawet nie przyklinasz dołku. Słucham? Nawet nie przyklinasz. Nie można. Trzeba być kulturalnym. Nie ma. Kulturnym trzeba być. Dzisiaj jestem spokojny. Po prostu. Tylko spokój nas może uratować. Tak jest, tak jak Miecie mówi. Tylko spokojnie, Tomek. Tutaj już się kopaliśmy. Ta ścieżka też była przez cały okres wegetacji bardzo mokra. Miejmy nadzieję, że jeszcze na koniec się tutaj kombajnem nie zakopiemy. No bo będzie bardzo ciekawie. Wtedy. Deszczu. Aja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 j
Poszło. Ładnie wieje, ładnie. Tomek, nie za szybko? Dobrze jest. Nowe cepy. To pięknie malina muci. 7,5-8 na godzinę. Rzadkie to żytko, ale do zbiornika leci. Chyba już będziemy wywalić wszystko na wannę, bo metaltecha trzeba przykryć, żeby później nie latać z tymi plandekami. Latać z plandekami? Tomek, co ty mówisz? Kiedyś to się latało z plandekami i wiązało sznurki. A teraz? Teraz to zaciągnie się plandekę i tyle. No ale mocny wiatr jest, także lepiej już tą przyczepę oplandekować na spokojnie. Jak zacznie padać, to tą drugą tylko się oplandekuje i tyle. Kurde, wariactwo, co? No ale nic. Tak to właśnie w te żniwa bywa, że się ucieka przed chmurką. W sumie nie tylko w te żniwa. Prawie w każde. Ale bywało tak, że przez całe żniwa mieliśmy piękną pogodę i się kosiło i kosiło i kosiło. I było cały czas słoneczko, była fajna pogoda, na pewno tak bywało, pamiętam takie lata, ale wtedy buraki nie rosły i kukurydza. Dobra, panie i panowie, ostatni kęs, taki malutki, nie udało nam się wziąć tego na cały header, także ostatni kęs na tym polu, prawie 6 hektarów. Od godziny 19 udało się skosić. Którą mamy to godzinę? 21:30. Niby już o tej godzinie powinno padać. Także mówiłem, że to będzie tak wszystko na styk. Ale na razie nie pada, ale jest bardzo ciemno. I zaraz będzie padać, na pewno. Szybko wysypujemy. Odczepiamy się i uciekamy do domu. Aby tylko teraz zdążyć pod daszek. Aby zdążyć pod daszek. Dobra, zakładam buty. Kurde, Tomek, za mocno sznurówki zawiązałeś. Zgadzam.
Jedź. To normalnie jestem na kłębinę, nie? Tak. Kuba, jak będziesz pierwszy, to wyjedź pronarką. Szerokim. Zabezpieczone, zabezpieczone. Spindalamy. 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 Patrzę, że chmura bardziej idzie na Stargard, to jedziemy przez Lubowo. Bo tam zobacz, jasno. Myśmy jechali przez Stargard, to mogłaby nas ta chmura złapać, to jedziemy drogą gminną przez dziury. Uciekamy przed burzą chyba. Albo przed deszczem zwykłym. Zobaczymy. Coś mówili o burzy. Jeszcze chwila, jeszcze moment i będziemy na podwórku i będziemy chcieli schować się pod dach. A już zaczyna kropić. Muszę drugi halogen z prawej strony sobie zamontować, bo komuś kiedyś auto przestawię. Bo z tej strony to sobie, o, na rurze zapalę. Wszystko widać. Muszę podłączyć pod tą samą, chyba pod ten sam prąd. Pociągnąć na prawą stronę, żeby dwa halogeny się zapalały. Plan dekować od razu pronarkę, nie? Na razie nie pada mocno. Kropi, delikatnie. Kurwa. Na razie nie próbuj, bo ja już próbowałem i musi jeszcze się coś podładować. Co? No spróbujemy, dobra. Mam nadzieję, że nic się nie rąbnie. Raz, dwa, trzy, czekaj, włączę. Teraz. Odpalaniem na rozruch to przy takim ciągniku z elektroniką to naprawdę trzeba uważać, no ale zrobiliśmy to i się udało. Kombajn pod dachem. Kończymy na dzisiaj. Zobaczymy, czy mocno będzie padać. Troszkę pada. Na razie nie mocno. Zobaczymy, czy się rozpędzi.